Dzień dobry. Emil Elektriko Stemieńczyk z tej strony na kanale Emi Hydroelektro. Dzisiaj zgodnie z obietnicą, taki mój pierwszy dzień organizacyjny, jeśli chodzi o pewne prace elektryczne u moich dziadków. Konkretnie chodzi o doprowadzenie osobnego zasilania do kuchenki elektrycznej, jak i również przy okazji będę prowadzić nowe zasilanie do lodówki. Teraz kuchnia jest na jednym obwodzie, tylko na jednym 16-amperowym. Jest to zbyt mało, pojawiają się w związku z tym pewne problemy. Częste zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, zwłaszcza ostatnio. A czy ostatnio? Toś już tak 2-3 lata to dość często. Obecna kuchenka jest dość stara, dość wiekowa, 20-letnia. Za jakiś czas będzie wymieniana. I tutaj na początek, zanim przejdę do rzeczy, do omówienia, z tego co pamiętam, Bolo Zibi, widz Bolo Zibi oraz inni widzowie, tak, pamiętam, że mam zrobić inne filmy tematyczne z elektryki, tak widzę, bardziej z elektryki do mnie piszecie. Mam przygotowane grafiki, tylko nawet gdyby te filmy udostępnić codziennie jeden, to zajmuje trochę czasu i może się trochę odwlec. Poza tym mam jeszcze rzeczy planowe zaległe, więc zrobię te filmy, one się pojawią na kanale. Również film z ogrzewaczami. To jest prośba jeszcze z grudnia i w miarę możliwości, jak dam rady, to styczeń. Końcówka stycznia, dziś tak podejrzewam, jak się wyrobię. Ten film z ogrzewaczami na TNC. Z tego co pamiętam, po zasilaniu 3- i 4-żyłowym ten film też się pojawi. Dobrze, a teraz przechodząc do rzeczy. Tu mamy taką sytuację, że jest kuchenka elektryczna wpięta do zwykłego gniazdka 230 V przez wtyczkę. Za momencik Wam pokażę, jak to wygląda. Taka oto kuchenka wolno stojąca. Piekarnik elektryczny, płytki witoceramiczne, również zasilane energią elektryczną, 4 płytki, 2 większe, 2 mniejsze. Kiedyś tego typu płytki były dostępne w sprzedaży, same płytki, dlatego że one się naturalnie zużywają i co jakiś czas jest konieczna ich wymiana na nowe. Ja pamiętam, jak jeszcze dziadek na przełomie lat 90. i 2000. takie płytki kupował w sklepie elektrycznym, czy bardziej z AGD, i je sobie sam wymieniał. Ta kuchenka jest z 2002 roku, czyli jest już dość wiekowa, to już ma praktycznie, czy już ma, czy niedługo będzie miała za parę miesięcy 20 lat. Niedługo, ciężko powiedzieć dokładnie kiedy, czy w tym roku, ale planowana jest wymiana tej oto kuchenki na nową. Kuchenkę mam lekko wysuniętą i tu jest tabliczka znamionowa, czy bardziej taka naklejka, gdzie są różne informacje o zużyciu energii na przykład.
I teraz pokażę, w jaki sposób została ona wpięta. I tak jak mówię, pokazuję to troszkę jako patologię instalacyjną. Tu mamy przewód 3x2,5 linka. Przewód jest gruby, jednak nie powinno się robić coś takiego, że wpina się ją taką kuchenkę, jakby nie było dużym poborze mocy, bezpośrednio do gniazdka. Tak jak mówię, pokazuję to jako przykład, jak tego nie robić. Tu jest obok wpięta kuchenka mikrofalowa. I teraz jak sobie odepnę, przyjrzyjmy się najpierw tej wtyczce. Nie jest to wtyczka na 16 amper, tylko ta zwykła. Widać, że zwykła wtyczka taka max 10 amper. I tu widać już przypalenie. Przypalenie tego kołka tutaj z tej strony. Widać, że on się już trochę wygiął, odkształcił. I zajrzyjmy do gniazdka. Też widać, że ono już się przytopiło. Dziadek mi mówił gdzieś 3-4 lata temu, albo i lepiej, że coś się w tym gniazdku topiło. Więc wydaje mi się, że przy okazji je zwyczajnie wymienię na nowe. Chociaż z tej serii, to w całym mieszkaniu jest jedna seria zachowana. To jest jeszcze Ospel Effect z taką kuleczką w rogu. Teraz już ta seria jest normalnie niedostępna w sprzedaży. Więc takiego samego gniazdka, chyba że gdzieś po Allegro ktoś sprzedaje, chociaż jeszcze w grudniu udało mi się rozejrzeć i nie za bardzo widzę, żeby gdzieś na stronach polskich były takie sprzedaży, więc tutaj już będzie zamontowane trochę inne gniazdko przy okazji tych prac elektrycznych. Jeszcze raz pokażę, że o, teraz dobrze widać, że tutaj na przykład widać, jak się to przytapiało. Tutaj będę was prosić o niehejtowanie mojej osoby oraz starszych państwa, bo nie jest to poprawnie wykonane. To jest taki antyprzykład. Dam ten film do playlisty ku przestrodze, żeby pokazać, jak się tego nie wykonuje. Tu już instalacja elektryczna jest trzyżyłowa i wykonana przewodem 3x2,5. Jednak jest to jeden obwód. I to gniazdko, pamiętam, że ono któregoś razu zwyczajnie spłynęło, ten mechanizm tutaj w środku. Więc sam mechanizm został wymieniony, dlatego że to jest Ospel Effect. I zwyczajnie został przełożony ten środek z Ospela Effect, czyli z akcenta. Tylko zwyczajnie tutaj dekiel został ten, który był. I poważnie się zastanawiam, czy również tego gniazda w całości nie wymienię na nowe. Przy okazji tutaj prac elektrycznych przy kuchence. Tutaj obok znajduje się drugie gniazdo, takie już trochę sfatygowane. Tu jest podpięty czajnik elektryczny. Wiadomo, czajnik też ma swój pobór, nawet powyżej 2000 W.
typowy jest pobór 2000 czy nawet ponad 2000. Nie jest to nic dziwnego. Nie udało mi się do tego gniazda zaglądać dawno, ale podejrzewam, że też może być przytopione. I w trakcie prac, jak coś będę robić, ja to gniazdo odkręcę, jak również to, które było przeze mnie naprawiane. I to po drugiej stronie, gdzie jest pięte kuchenka, i pokażę wam już na innym filmie, jak to wygląda właśnie podpinanie kuchenki elektrycznej do zwykłego gniazdka. Zwyczajnie nie było to pomyślane na czas, były tu kładzione kiedyś płytki, no i nie było to za bardzo pomyślane. Na jednym z moich ostatnich filmów styczniowych Max Pax coś zwrócił właśnie uwagę, tak dość trafnie ten sens tego komentarza sobie przytoczę, bo no faktycznie chodzi o to, że tu był kiedyś gaz w mieszkaniu, gaz został zlikwidowany, no to kuchenkę trzeba było jakoś bardzo na szybko podpiąć, żeby, no, mieszkają tutaj ludzie, żeby móc funkcjonować, żeby móc sobie grzać posiłki. No cóż, no to po wtyczce do gniazdka. I tak, jak to zauważył Max Pax, jest gaz do kuchenki, nie ma gazu, no to jakoś najprościej trzeba ją przypiąć. Tutaj mamy kolejną taką dziwną rzecz związaną z nieprzemyśleniem, niedoprowadzeniem obwodów. Tu jest wtyczka, to jest gniazdo skrajne, końcowe. Na chwilę dosłownie odłączę, bo tu jest podpięta lodówka. Możemy się przyjrzeć, jak ta wtyczka wygląda. Jak gniazdo jest bardziej przybrudzone, ale też przy okazji, jak będę tu robić elektrykę, to sobie zajrzę do środka i tu możemy zobaczyć, jak to wygląda. Podpinam, bo tu jest lodówka, która stoi dosłownie obok. Tu mam zlewozmywak. No. Jacek H07 użyłby takiego sformułowania: to jest ku przestrodze. I troszkę jest tak samo jak to i podpięcie tej oto kuchenki. W tym momencie, bo jak się teraz nagrywam, jest niedziela. Niedziela około godziny 14. Jeszcze na ten moment będę dyskutować, jak ten przewód poprowadzić. Możliwości nie mam zbyt dużo, żeby nie robić dużego remontu, nie kurzyć, nie robić dużej rozróby, chociaż trochę otworów muszę porobić, żeby ten przewód doprowadzić. Będzie on prowadzony przynajmniej od strony kuchni w korytach instalacyjnych. Te koryta mam już zakupione, przywiezione tutaj. Jednak jeszcze dzisiaj będę na ten temat dyskutować, w jaki sposób mam to zrobić, czyli nie wiem, no pieniądze razy po prostu kwestie takie remontowe. Czy wchodzimy w drobne prace remontowe, czy większe, przy okazji dojdą jeszcze inne przeróbki, o których już będę mówić osobno na filmie. To jest wszystko jeszcze do uzgodnienia. Dzisiaj już będę wiedzieć to na 100%, bo jutro wchodzę i w poniedziałek i robię. No dlatego właśnie tutaj jestem teraz w innym miejscu. I rozdzielnica elektryczna. Ona już się pojawiła na moim kanale. Cały szkopuł polega na tym, że muszę tu pomieścić pewne rzeczy. Tu mam na przykład
dwa osobne zabezpieczenia na mały pokój, one stąd wylatują. Wtedy mam tutaj 5 miejsc do dyspozycji. Dwa, czy jeden wyłącznik nadprądowy, tu mam jeszcze FAELE. Zamienię sobie na RCBO z Centrona. Jeden do lodówki. Lampka, o ile mi się zmieści. 18 pól, więc ona będzie załadowana do pełna. No jest tu ładnie wkomponowana, także chcę się tu pomieścić, żeby nie robić rozruby jakiejś bardzo dużej, próbuję tego uniknąć. Teraz z zakupionych rzeczy mam na przykład szybko złączki Wago podwójne do drutu DY 1,5-2,5, jedną szynę grzebieniową do wyłączników nadmiarowo prądowych, modułowych i różnicowych. Tu jest akuratnie szyna grzebieniowa 12-torowa, jednofazowa, bo tu instalację mamy jednofazową. Lampka kontrolna. Zobaczę, czy ona mi się zmieści do rozdzielnicy po przeróbkach. Ewentualnie ją zwrócę do hurtowni, jeśli nie. Lampka jest, to jest Canlux. Ona kosztuje około 10 kilkunastu złotych, już w granicy 10, da rady ją dostać. Ona jest o tyle fajna, że tu można na spód założyć sobie szynę grzebieniową. O, ciężko mi pokazać jedną ręką, bo trzymam kamerę, ale tutaj na spód można założyć szynę grzebieniową i na przykład spiąć ją z eferem, czy jak ktoś chce bardzo dobezpieczyć, to zamontować na przykład jeszcze do niej 2-amperowy wyłącznik nadprądowy, jak ktoś bardzo chce dobezpieczyć taką lampkę. Mam wyłącznik różnicowy. Od razu pokazuję, jest to wyłącznik AC, bo nie mieli na stanie typu A. I ten wyłącznik różnicowy, on będzie 40-amperowy, 30 mili, jednofazowy, on będzie do tej kuchenki SK. I teraz tak bardzo na szybko wam wytłumaczę, w czym rzecz. Momencik. L, powiedzmy w ten sposób, jedna faza na 3 zabezpieczenia. Tu zrobię osobny film już z montażu. Przykładowo piekarnik, kuchenki, dwa palniki, domyślam się, jeden mały, jeden duży, jeden mały, jeden duży. Kuchenka na jednym zabezpieczeniu, tak najszybciej to tłumacząc, ale tu już zrobię o tym osobny odcinek. Tu będę mieć jeszcze też pod tą samą różnicówkę jeszcze jedną B16. I tak samo wspięte szyną grzebieniową. Tu będzie pojedyncze gniazdko, tutaj wpięte pojedyncze gniazdko w przedpokoju, takie do odkurzacza, do jakichś tam celów technicznych. Gniazdko podwójne Cedara do lodówki. Moi drodzy, teraz zrobimy sobie omówienie kosztów.
Tu mam taką WZ, to ona jest wystawiona na razie na mnie z materiałami elektrycznymi. Te, które oczywiście były na stanie, jest zamówiony jeden wyłącznik różnicowo-nadmiarowo-prądowy Siemensa Centrona jednopolowy. Mam bardzo mało miejsca w rozdzielnicy, nie chcę jej wyciągać z muru. Poza tym jest ona ładnie zabudowana w bazerii, to no nie chcę tego robić. Mam też już jeden wyłącznik Siemensa Centrona mi przyszedł pocztą, drugi odbieram w hurtowni. O co chodzi, to będzie na ten temat osobny film i zrobię też unboxing tych RCBO Centrona i to już osobno. Słuchajcie, koszty na ten moment, kiedy wiem, że coś mi jeszcze zostanie, coś będę dobierać. Także na ten moment, z tego co udało mi się zakupić w hurtowni, czyli przewód, jest to przewód 3x2,5, YDY płaski przewód gniazdowy, tu mam 20 metrów przewodu. Ten będzie akuratnie do lodówki, osobny obwód do lodówki od samej rozdzielnicy. Tu mam go 20 metrów, jest go więcej niż potrzebuję, ale nie wiem, może coś będę robić, jeszcze jakąś inną przeróbkę w trakcie, nie wiem. To wszystko będę wiedzieć dopiero za no, parę chwil. I ten przewód dla dobrego klienta, ja robię zakupy w hurtowni w Nowej Rudzie, w elektronie już 20 lat. Zaraz będzie równe 20 lat, więc cena dla stałego klienta to jest w granicach 5,80 zł za metr. 5,80 z tego co patrzę na fakturę WZ-kę, to on kosztował w granicy mniej więcej 110 zł za tak 110 zł. Dla mnie cena 5,80, w granicach 5,80, chociaż on już potrafi kosztować powyżej 6. Cena 6,50 w sklepie, w lokalnym małym sklepie elektrycznym, nie jest to nic dziwnego. Z tych jeszcze rzeczy takich większych cenowo mam tu masę drobiazgów. To jest na przykład wyłącznik różnicowy. Wyłącznik różnicowy jednofazowy 30 mA, 40 A. Typ AC, no z braku laku nie mają. Czyli no znów przychodzi stały klient, czy tam stała klientka, jak tam kto widzi. No i zaskakuje jakimiś dziwnymi rzeczami tam z kosmosu. Jakiś różnicówka typa, no kto to kupuje, no Emieńczyk kupuje i musieliby specjalnie dla Emieńczyk właśnie sprowadzać, no nie mieli na stanie, nie mieli pod kuchenkę i pod jedno gniazdo w przedpokoju wyłącznik różnicowy w granicach 114 zł, to jest cena brutto. I tak samo przewód, to też jest cena brutto. Teraz tych większych rzeczy tutaj nic nie ma. To są jakieś drobne kwoty, 13-17. Na ten moment mam w granicy 450 zł. Przy czym możliwe, że część koryt elektroinstalacyjnych zwrócę, bo ich nie wykorzystam. W dodatku jeszcze będę pewne rzeczy dobierać, dojdzie jeszcze wyłącznik Siemensa Centrona RCBO, więc tutaj cena może skoczyć 200 zł. Będzie się to wahać, całkowite podsumowanie zrobię na koniec. I teraz jeszcze powiem odnośnie samego przewodu do kuchenki.
Tutaj też mam go trochę nad wyrost, 20 metrów. Przewodu YDY płaski 5x2,5, 5-żyłowy. Żyła o przekroju 2,5 mm kwadratowego. Tu jest 20 metrów. Co ciekawe, w internecie był opisany jako przewód producenta NKT. NKT. Tutaj nie jest to NKT, to co mi wysłali, jest to producent Elpar. No ale dobrej cenie był. Około, z tego co pamiętam, 7,30 za metr. 7,30 za metr. Więc jest to jeszcze dobra cena. Udało mi się kupić ten przewód gdzieś na początku grudnia 2021 roku. I to jest jeszcze taka cena w miarę, bo w takich małych sklepikach elektrycznych, małych hurtowniach, lokalnych, małych miejscowościach to potrafi kosztować już nawet kilkanaście, 12, 13 zł albo więcej. Tak jeszcze na koniec powiem, że przy okazji prac elektrycznych będę mieć jedną towarzyszącą przeróbkę. Tu przy okazji prac elektrycznych będę mieć jeszcze dodatkową rzecz. Te drzwiczki się nie domykają, bo tu są zwyczajnie różne kosze, w tym na śmiecie, wiadomo. Teraz jest obowiązek bardzo dokładnej segregacji odpadów. Zwyczajnie tam jest pod spodem długi syfon, który mam zaraz pokażę, i to też będę przerabiać tak, żeby kosze tam weszły pod spód i żeby te drzwi się tutaj domykały. Pod spodem umieszczę z osobnego obwodu, osobnego, zamontuję takie oto gniazdo, to jest Elda Cedar, no takie akurat nie mieli hurtowni, to będzie gniazdo zasilające samą lodówkę. Także przy okazji pokażę troszkę hydrauliki, w tym wypadku kanalizacji. Tutaj sobie to wszystko podniosę trochę wyżej. Tamtą rurkę odpływową z tyłu skrócę możliwie. I to sobie wszystko podsunę do tyłu, tak żeby tutaj pod spód wszedł mi kosz. Tu jest jeden w tym momencie wyjęty. Jak widać, te drzwiczki się nie domykają. Zwyczajnie one się rozregulowały, więc najpierw trzeba wykonać te prace z przeróbką odpływu kanalizacyjnego. Później te drzwiczki wyregulować. Gdzieś powiedzmy je sobie zamontuję o tutaj tak, żeby był do niego dostęp gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I to gniazdo będzie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-nadmiarowo-prądowym Siemens Centron. Ale na ten temat będzie już osobny film na temat Centronów, zamawiania ich. Dobrze, nie wiem ile wyszło filmu. Domyślam się, że może wyjść nawet w granicach 20 paru minut do pół godziny. Mój Pinak Studio nie lubi długich filmów. No mam zawalony dysk całkowicie. Także na ten moment to tyle. I na dzisiaj dzięki. Do zobaczenia.